Oj, poczekajcie, ktoś dzwoni. Kurwa mać. Cześć, witam wszystkich Ninecats z tej strony. Nagrywam Sleeping Dogs po małej przerwie, jaką sobie zrobiłem od YouTube, grania i tego typu spraw. W 3 dni totalnego luzu, nie patrzenia na YouTube, nie patrzenia, nie grania w żadne gry i powrót do Sleeping Dogs. Tutaj chyba skończyłem, gdzie grałem w jakąś odmianę pokera z tym oto Rosjaninem ubranym w elegancki strój. Nie udało mi się tam, bo coś mi się podupczyło. Spróbujmy jeszcze raz. Dziwne, że są te zasady tego pokera, to jakiś taki jest poker a la domino. Ale wtedy przegrałem, dlatego że wyszedłem z drugiej partii bodajże. Zobaczmy, jak mi pójdzie teraz, zobaczmy, co z tego wszystkiego wyniknie. Siadamy. Teraz pamiętać trzeba, żeby nie wychodzić tutaj stąd, bo jedna partia wygrana o niczym nie świadczy. Obstawiamy po tysiaczku, sobie będziemy grali. Może wystarczy, zobaczymy. Co to tutaj jest? Poczekajcie. On ma parę, ja mam trójkę. Patrzcie, ja mam trójkę, ja mam trzy szóstki. To wymienimy sobie to. Wymienimy sobie to. I tyle. Kurwa, on ma trójkę, ja mam trójkę. Gramy dalej, odrzuć. Ryzykujemy dalej. Ja nie jestem dobrym graczem w pokera, nawet powiedziałbym więcej, nie jestem w ogóle graczem w pokera, bo ostatni raz grałem w ciul dawno temu. Ha, mam karetę, on ma karetę, no kurwa mać. Ale wygrałem, wydymaliśmy dziada. Okej. No nic, zagraj ponownie, prawda, bo chyba inaczej będzie dupa znowu. To 1500. Mam chupę kasy, mogę tutaj troszkę zaszaleć. Asekuracyjnie dosyć. Patrzcie, mam znowu trójkę, on ma parę. A ja mam fulla, słuchajcie. I zagramy rundę. Myślę, że koleś jest w ciemnej dupie. To w bardzo. On też ma fulla, no kurwa mać. No z tego co widzę, ma lepszego fulla niż my, prawda? Kurwa, co za dziwna gra, jak może on też mieć fulla? Fuck. No i co? On ma lepszego fulla niż my, z tego co ja już widzę. Dziwne, że ja widzę jego karty. Takie to są zasady, co? Zaryzykujemy sobie, a to nam nic nie pomoże. Że zaryzykujemy sobie tak, że odrzucimy to, odrzucimy to i odrzucimy to. I niech się dzieje wola nieba, prawda? Chociaż ciężko to wszystko widzę. No ja wiem, zobaczymy. No wydymam, to jest tutaj chyba dosyć jasne. Full. On ma full, ja mam parę. No dobra. Zagraj ponownie. Może wystarczy, że przegram. O dwa klocki zagramy. Może wystarczy, że przegram, ale będę jego dobrym partnerem do gry. Co ja mam? Ja mam wyższą kartę. 1, 2, 4, 5, 6. Jeb, to tutaj niewiele mi brakuje. On ma parę, ja mam 1, 2. Odrzucę jedynkę. Licząc na trójkę, prawda? Pewnie przegram znowu, ale trudno. Weźmie mnie za jakiegoś pewnie cienkiego lamera i może para. On ma trójkę, przedupczyłem, tak? Czy jeszcze coś? Ja mam parę, on ma trójkę. Tą parę musiałbym się zdecydować odrzucić. Szczerze mówiąc. Dobra, jedźmy w zaparte. Nie wiem, czy coś mi dalej. 3, 2, 3, 4, 5, 6, jak ułożę, to myślę, że będzie dobrze, prawda? Zaraz się okaże. Ale typowy, piękny Rosjanin. Kurwa, dalej parę wydymam, więc co za. Let's make it interesting. What are you bet against a hot Russian blonde? Yeah. Got this girl over at K-bar. Jak ona miała na imię? Zapomniałem. Katiuszka. Katiuszka, chyba tak. I deliver her to you. You crazy? You want to bet a girl? What am I going to do with her if I win her? She's illegal, no papers. You can do anything you want with her. Oh yeah? All right, brother. K-bar has the hottest girls in the city, and I could use another blonde. No dawaj, rozdawaj, stary. I tak pewnie przepierdolę. Chyba, że uśmiechnie się szczęście do mnie. Obstaw. Założyłeś się o Lilianę. Spróbuj przegrać kolejne rozdanie. Spróbuj przegrać, okej. Okay. Potwierdź zakład. Czyli przegrać brzmi łatwiej. Fuck, jakie kurwa dobre karty na starcie. Trójka, wyższa karta. Żeby nie było jakichś tutaj dylematów, odrzucimy to. Żeby nam nawet nie została para, odrzucimy tą parę. I zobaczymy, żeby on się nie skapnął, że ja
próbuję to przegrać. Boże, żebym nie daj Boże tego nie wygrał, bo tak nieraz bywa. Dobra. Dobra, mam. On ma trójkę, ja mam parę. Gdzie ta para jest? Jeden, dwa. To odrzucę. Ale odrzucę też dwójkę, żeby tu żadnych jakichś nie było. Potem możliwości dziwnych. Weź kamienie. No już chyba Raybeny? Czy co to on na tych oczkach swoich ma? No dobra. Wygrał koleś. Okej, akcja ruszy do przodu teraz. A pierdol się. Ale dresik miał kultowy. Piękny old school lat 80. Piękne. Opuść szulernię, okej, opuszczamy szulernię. Nie ma tu czegoś, co bym mógł opuścić z sobą? Czekajcie. No, piękny wystrój tego pomieszczenia tutaj. Wszystko jest takie tutaj fajnie oldschoolowe. Myk i już nas nie ma, tak? Zadzwoń do Iliany, czy... Tak, Iliany, czy Liliany? Jak zwał, tak zwał. Poczekajcie, rozglądam się, czy tutaj czasami nie ma jakichś nietypowych statuetek, bonusów i innych rzeczy, które mógłbym przychamęcić, ale... Spójrzmy na zachodzące słońce, może w ogóle. Zróbmy teraz Titanica. Piękny widok, dzwonimy. Tutaj zasięg powinien być, myślę, z góry. Tam coś się błyszczy, tak? Patrzcie. To jest to. To jest to, o co mi chodziło właśnie. Coś tam jest. Przerwałem? Co tu jest? Okej. Aczkolwiek chciałbym teraz zobaczyć, co to jest chyba... jakaś aktualizacja. Misja wykonana. Super, super. Ale mnie już to wszystko nie interesuje, bo widzę tutaj jakieś coś do znalezienia. Dobra. Super, chcę wrócić do gry. I chcę zobaczyć, co tu leży, co tu czeka na mnie. Znowu jakaś pierdoła. Je, kurwa, co ja tu robię? Co to jest? Co to w ogóle jest? Czekajcie, bo mnie to troszeczkę zaskoczyło. Czy to był jakiś w ogóle cel mojej? Nie było to chyba... Myślałem, że to jest po prostu jakaś taka rzecz, którą znajdę, zabiorę ze sobą. I będzie gites. A to było coś poważniejszego, poczekajcie. I otwieranie. Skrytka, spodnie, znaleziono spodnie od garnituru Arshed? Komu mam pomóc? Żebym ja tu za bardzo... Komu mam tu pomóc? Zaproponuj pomoc. A dobra, jak już jesteśmy. Dobra, zróbmy jakąś przysługę, skoro jesteśmy na miejscu. Pozbądź się niepożądanych hazardzistów, tych z przodu. Będzie napierdalanka, słuchajcie. Którzy to są? Ci? Hej, wy, wydupczać stąd. O, fuck. Nie za bardzo, że tak powiem, pogadałem z nimi, ale to nic. Może bym nie dostał po ryju. Skakuj, kolego, do tego. No co jest? Przecież to jest tutaj. I srugo w to coś, pięknie. Czemu on taki niemrawy? Mam wrażenie, że bije niepełnosprawnego. Dawaj go, za fraki. Ale tutaj nie ma. Tutaj nie ma jakichś już więcej punktów, żeby w efektowny sposób zrobić fatality. Ale słabo, słabo z moją formą waleczną. Jakby nie to, że to są strasznie cienkie bolki, to pewnie miałbym... O, piękna kontra. Ale mnie uderzył fajnie. Znaczy nie fajnie. Okej. Uciekam, 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 żeby skontrować. O, jest tutaj jeszcze pudełeczko, w które mogę go wrzucić w kartonik. Dobra, zyskałem na tym reputację, mam nadzieję. Ale mi wypłacił pięknie. No, ale... Takie rzeczy udają się tylko raz. Teraz. I teraz go dobijemy. Dobra, to są chyba wszyscy, prawda? Czy jeszcze? Dobra, wstawaj, braku, bo jeszcze widzę, że żyjesz. Ło, ale piękny, prawie soccer kick był. Prawie soccer kick. Dobra, kolego, kończymy zabawę. Okej, dawać reputację mi tutaj.
Popatrzcie, jak to przybywa powoli. Jakbym chciał zyskać pierwszy poziom reputacji, to stracilibyśmy tutaj godziny na takich napieprzankach. Zobaczmy. Porywacz 3. Jak już wiecie, niepokoje społeczne czekają, a to dlatego, że jest to bardzo trudna misja, jak dla mnie, i kiedyś tutaj nie mogłem przejść, dlatego sobie tutaj zalega na razie. Zalega i czeka na lepsze czasy, aż mi wzrosną skille w palcach. Dobra, szukam porywacza 3. Jest, dobra. Ok. Ustawiamy się na porywacza 3. Wpław. Nie będziemy tego robić, bo czeka tutaj na nas tamta druga łódź, ale ta wygląda zdecydowanie poręczniej. Taka też jest, słuchajcie. Tamte to bydle w ogóle nie skręcało. A tu piękna motoróweczka. Pożyczyłem tylko. Nie ukradłem. I na czołowe z tym pięknym oto budynkiem. Dobra, ominiemy go jeszcze. Nie będziemy się bawić w małego terrorystę. Nie wiem, czy tak płynąć, czy po prostu gdzieś wysiąść i... Wysiądziemy gdzieś, nie będziemy płynąć, bo... I wsru. Pięknie, patrzcie. Pięknie. Jedno z lepszych parkowań. Co fajnie w tej rzeczy też jest zrobione, że jest postać zmoczona. Taką mokrą włoszkę ma na sobie. Fajnie to zrobione jest. Tutaj coś też dla mnie błyszczy. Poproszę. Tylko mi nie każcie tego gówna hakować. Dobra, 3 na 3. Lecimy dalej. Lecimy szukać teraz już jakiegoś pojazdu naziemnego. To na zielono to jest... co to jest na zielono na mapie? To jest pewnie to, czego nie potrafię zrobić. No, ale piękne schody wielkie. Srób do góry. Troszkę... O, sorry kolego. No. Bez agresji. Dreptu. Dobrze, że on się w ogóle nie męczy, bo jeszcze ma 1000 metrów przed sobą. No dobra. O, jest. Nie odjeżdżaj mi, koleżko. Nie odjeżdżaj mi. Pożyczysz. Dzisiaj jest dzień pożyczania różnych wartościowych rzeczy. Jedziemy. Pio, dobry samochód. V6 LE. Dobrze, ja jadę. Nie, kurwa, już go musiałem zniszczyć, jak zwykle. Dobra, jak zwykle kręcę rekord bezkolizyjnej jazdy, który jest tutaj bardzo wyżyłowany. To był chyba deal samochodowy, tak? Czy coś w tym stylu, nie wiem. Może walka kogutów. O, 17 sekund już. No i zajechał mi drogę chuja po niej. Oj, nie wiem, czy dobrze jadę. Nie wiem, nie jestem pewny, ale tutaj się chyba skończy moja... Och, udało, a nie udało się. Myślałem, że się udało, ale 28 sekund, niezły wynik, prawda? Znowu. Wszystko ok, tylko chyba jadę bez sensu. W drugą stronę. Gdzie mam jechać tam? No idzie. Chyba tutaj na dół, prawda? No i nie wiem, którym, kurwa, ale... No, u nas w Polsce nie ma takich dróg. Nie dziwne, że ja się nie mogę tutaj zorientować w tym wszystkim. Prosto. Do celu. Kurwa, no i znowu jadę źle. No co jest grane? Co jest tutaj grane z tym GPS-em podłej jakości? Wio. Zmienię sobie pas ruchu. I czekajcie, tutaj na dół czy nie na dół? Pojedziemy górą. Górą pojedziemy. Ja pięczę ten GPS tutaj mota. Pokazuje raz tu. Zbliżam się przynajmniej. Chyba teraz jest dobrze. Tak wydaje mi się, że jest dobrze. Tak to czuję. Okej. No nie, no i znowu pokazuje źle. Poczekajcie, to jest tak blisko, że ja wiem, jak to zrobię. O. Oj, wysoko. Strasznie wysoko sru. Dobra. I co? Pięknie. Się ćwiczy, to się może skakać. Troszkę energii straciłem, ale... patrzcie. Piękne kształty, piękny motor. Ale ja szukam jakiejś hot-dogowni, kebabowni, czy czegoś, co by mi przywróciło energię, ale nie mam. Więc muszę iść do tego... Co byście wybrali, stojąc przed takim oto wyborem? Z lewej strony mamy naprawdę zacną dupeczkę.
w ładnych kozaczkach, a z prawej strony mamy naprawdę zacny motor. Ja pierdyka. Ach, stać przed takimi dylematami to w sumie byłoby całkiem przyjemne życie. Okej, przekonaj. Ale klasowa, fajna to laseczka. Jedna z fajniejszych w tej grze, w której się tutaj, do której się tutaj dobieram. Nie czytałem tego w ogóle. Dobrze, dobrze, zawsze jestem po stronie taki piękny. Jeb ten znowu z tą ręką, to jest normalnie, to jest mój czaruś, to jest to. No ale co, nie mówcie, że ten motor nie bierze udziału w tej zajebistej akcji, kurwa mać. Idziemy do tego tutaj oto typa. Może się jeszcze przyda ten motor. Przekażemy ją tego teraz. Przekonaj. No i co z tego wyniknie? Bo muzyka sugeruje, że zrób zdjęcie porywacza z Ilianą. Nie odjeżdżaj mi, kurwa, LT! Mamy go. Już nie zdążyłem zoomować ani nic, ale mam go, jak odjeżdża. Pozostały czas, weź motocykl. Jest, jest, przyda nam się to Kawasaki czy chujbec, to jest. Siadaj. I gdzie? Ale gdzie? Podejdź do punktu obserwacyjnego, żeby śledzić łódź. Jedziemy. Motor na szczęście nie stał tutaj. Ale patrzcie, to jest nie do uwierzenia. Taki zajebisty motor nie mógł wyjechać pod tą górkę. To troszeczkę było głupie, bo to jest maszyna raczej, która by pod tą górkę normalnie do tyłu wyjechała. Ale nic, dobra, nie czekajmy się szczegółów. Mamy punkt obserwacyjny. I śledzimy dziada. Pojedź do następnego punktu obserwacyjnego. Zasuwamy. Podoba mi się to. Całkiem. Aj. Ten błąd może mi kosztować dużo. Z dupy to rozwiązałem. Strasznie z dupy. Niestety zapłacimy za to. Po 100 metrów to się udało, ale jazda. Ale jazda, pojedź do następnego punktu obserwacyjnego. Jedziemy dalej. Może się uda znowu czytem na taśmę. Daleko? Niedaleko. Jesteśmy blisko. Tutaj jest, mam zapas czasowy, ok. Podjeżdżam. No co jest, nie obserwujemy? Aha, widzę tą łódź tam. Poczekajcie, bo muszę teraz nie popierdolić mojego stylu jazdy tutaj, żebym się gdzieś nie wypierdzielił. Pobawiam się, że trzeba będzie od początku dojeździć. Teraz mamy dalej, pojedziemy sobie tutaj troszkę chodnikiem. Ale ruch się zrobił uliczny duży. Dobra, nie zaliczyć dzwona, nie oddać nerki. To w sumie podstawa by była. Podoba mi się ta misja. Ajajaj. Dobre. Spierdalać. Już któryś raz z kolei wyczułem, że jak troszkę mam taki przesyt grania, przesyt paru różnych rzeczy na jakiś czas, to dobrze jest wracać do tego. Dobrze jest wracać do jakichś gier poprzez Sleeping Dogs. Zdobądź łódź. Wysiadaj, chłopcze. Czas już nas nie goni, więc Iliana poczeka. Jeśli kocha. Dobra, wodujemy się i idziemy. Szkoda, że tej energii nie mam na fulla, bo może by się, czuję, żeby się przydała, bo będzie na pewno jakaś napierdalanka tutaj. Jedziemy. No trudno, stary. Popłyń do ostatniej lokalizacji GPS-u i Iliany. Ci się tam zorientowali, że łódki już nie mają. Bywa. Tutaj jest ten punkt. Wpłyń do środka, ale czego? Aha, patrzcie. Takie jazdy tutaj. Tajna zatoczka, można powiedzieć. A to ja byłem. Myślałem, że ktoś mnie obserwuje, ale to byłem ja. Znajdź Ilianę. Musimy ją odzyskać, słuchajcie, bo
wygląda dziewczyna, jakby było warto zawalczyć o nią. Patrzcie, trzymają mnie w klatce, piękna sprawa. Po prostu otworzyć drzwi. Hurry, hurry. A, nie. Najpierw sobie weźmiemy pistolet, a potem dopiero będziemy uwalniać. Bo tutaj będzie strzelanina na pewno. I to czuję, że właśnie będzie zdrowa strzelanina. Harry, to może być Harry Potter, a nie ja. Chowaj się, chowaj, kolego. Wiedziałem, że będę miał problem z tym, że mam mało energii. Aj, uciekł. Jest, nie ma. Dobra, wszyscy? Ale ich wydymałem. Skąd mnie zaszli? Kurwa, gdzieś mnie zaszli, kolesie. Na mapce co? No co jest? Jesteście na mapce, a naprawdę was nie ma. Dobra, wyjdźmy naprzeciw. Po sobie muszę wziąć sobie... nie, strzelba samowotarzalna to jest jeden z gorszych wyborów. Gdzie te złamasy są? Poczekajcie. Zaczaj się, chłopcze. Dobra, no i gdzie oni są? Co jest grane? Ich tu w ogóle nie ma... Zawsze znaleźć dobrze chwilę na małe włamywanko. Okej, przegapiłem. Okej. No czemu nie hakujemy? Coś mi tu z dupy idzie. Dobra. A, spieprzyłem. Otwieranie. Okej, w natłoku wydarzeń zawsze warto znaleźć chwilę na inne rzeczy, ale nóż to nie jest dobry wybór tutaj. Idziemy z pistoletem, z karabinem nawet. Oni są za drzwiami, patrzcie. Kurwa mać, a schowaj, że się za tym, no ja pierdzielę. Jak on się czasami nie chce schować, patrzcie, ładuje i nic. Wow, było gorąco, dobra, jeszcze tam jest jeden. Wychodź, kolego. Wystaw głowę tylko. Gdzie on jest? No i co, ja mam do niego iść? No to było bardzo głupie. Uwolnij dziewczyny, dobra. Jakimś cudem się mi to udało. Idę po dziewczyny. Wszystkie moje. Pewnie. Relax, take it easy. Ale nie tym klawiszem, dobra, okej. Tu jak zwykle mój biedny pad przeżywa katusze razem ze mną. Okej, mamy to. Jeszcze jeden i ostatni. Dobra, wyłaźcie. No teraz mają taki malutki dług wdzięczności u mnie. No. Piękny tekst. Garnitur poszedł się jebać chyba z tego co widzę. Ale warto było. Tak. Po prostu gwiazda policji. O! Czyli co? To była ostatnia sprawa policyjna na razie. Odblokowano osiągnięcie na Steamie. Wow! Było warto ulepszenia. Ulepszenia. A ja już nie mam tej wszystkiego. Ja już nie jestem ulepszony na maksa. A jak już jestem ulepszony na maksa, mogę sobie dół tutaj ulepszać wytrych, który pozwala mi coś tam. Dobra, na pewno. I okej. Ciosu to ja tam mam, widzę 5 do poznania. Niech się temu przyjrzę. Pokrwawiony, ale z klasą. Dobra. No nic, została nam już ta misja teraz, niepokoje społeczne, które ja nie potrafiłem kiedyś pokonać. Przełknąłem ślinę i w następnym odcinku będę spróbował się z nią zmierzyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak nie będziecie długo dostawali na moim kanale Sleeping Dogs, to znaczy, że mierzę się z tą misją i mierzę, ale dzisiaj nie było źle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że mały odpoczynek ode mnie na YouTube też wam dobrze zrobił i po tych 3 dniach bodajże przerwy. Z chęcią oglądajcie ten odcinek. Hej, na razie, do usłyszenia.